Cześć, jestem Łukasz, witam Was na kanale IT Hardware. Dzisiaj będzie kolejne zestawienie polecanych zestawów komputerowych na miesiąc październik. Co się działo? Już Wam szybko mówię i lecimy. Oczywiście zanim zaczniemy polecane zestawy komputerowe i pierwsze informacje, jaka jest sytuacja rynkowa, nie zapomnij o subskrypcji, dzwoneczku, no i na koniec oczywiście, wiesz, łapeczka. Lecimy. Drożeje nam Ryzen 7 7800X3D. Oczywiście przepadłość jest taka, że no wiecie, no za bardzo konkurencji nie ma, Intel popadł w delikatne, można powiedzieć, problemy ze swoimi procesorami. Słabiej się one sprzedają, AMD korzysta i no ten CPU podrożał o jakieś 100 zł względem poprzedniego miesiąca i w zasadzie zbliżył się bardzo blisko do 7900X3D na niecałe 30 zł. Więc Was to na pewno nie ucieszy, że będziemy musieli dopłacić, w szczególności w tych droższych konfiguracjach. Wypadła konfiguracja za 9000 zł, ale udało się złożyć nieco inny, wydajny zestaw i dodałem kolejny zestaw w obudowie akwarium, tym razem troszkę tańszy, z wykorzystaniem białej obudowy XPG Invader X. Oczywiście testowaliśmy ją na portalu IT Hardware, zapraszam do poczytania, link w opisie filmu. Także koniecznie napiszcie, co sądzicie o tym drugim zestawie. Jest to drugi taki spersonalizowany dokładnie zestaw jak na Lianli O11D Evo. Tak, tu jest drożej, mniej opłacalnie, ale to też ma wyglądać i taki był też cel tych zestawów dwóch. Zatem zaczynamy od pierwszego zestawu za 2000 zł. Zaczynamy zatem od pierwszego zestawu za 2000 zł. Zestaw ostatnio był za nieco więcej niż, bliżej miał do 2500 zł, tam troszkę częściej potaniały. Co tutaj mamy? Oczywiście nie ma tutaj wielu zmian względem poprzedniego miesiąca i mamy tutaj AMD Ryzen 5 8500G, Ferre 5 jako chłodzenie procesora, płyta główna to ASRock B650MH przez M.2 z plusikiem, oczywiście jest to socket AM5 i pamięci DDR5 Kingstona Fury o pojemności 16 GB 2x8 5200 MHz. Terabajtowy Lexar NM710, zasilacz Biqueta, system Power 10 550W, spokojnie wystarczy nawet na mały upgrade w przyszłości i obudowa Crux Vaco, za całość zapłacimy niecałe 2200 zł. Za 3000 zł, no tutaj przechodzimy na Intela, mamy tutaj i5 12 generacji, czyli 12400F. No procesor jest, można powiedzieć, ta i5 w cenie, jaką kiedyś widzieliśmy jeszcze, no i trójeczki, czyli 479 zł, bardzo fajna cena według mnie. Procesor również, nawet jak na te czasy. Płyta główna to Gigabyte B765 MDS3H na pamięci DDR4, dlatego też mamy tutaj dwa moduły pamięci RAM Lexar o pojemności 32 GB w dwóch kościach po 2x16, 3600 MHz taktowanie. Karta graficzna to Asus Radeon RX 7600 w wersji Dual, 8 GB pamięci VRAM GDDR6. Dysk taki sam, czyli NM710 od Lexara, zasilacz z innej już Cooler Master MWE Bronze V2 o mocy 650 W. Obudowa taka sama jak poprzednio, czyli Crux Vaco. Za całość 3079 zł. Za 3,5 tysiąca zł zostajemy przy tej samej platformie, też na Intelu i5 12400F, ale tutaj zmiana płyty głównej na taką, która już posiada moduł Wi-Fi, czyli jest to MSI Pro B760P Wi-Fi DDR4. Do tego mamy Lexary, 32 GB pamięci RAM 3600 MHz w wersji Tor bez podświetlania. Karta graficzna to KVA2 GeForce RTX 4060, 1 TB NM710 od Lexara, zasilacz Cooler Master MWE Bronze V2 550 W i obudowa Chieftec Apex R. Za całość zapłacimy 3463 zł. Za 4000 zł, słuchajcie, już zmieniamy tutaj platformę na AMD i tutaj moja propozycja to jest AMD Ryzen 5 5600,
do tego chłodzenie od Endorfi Fera 5, płyta główna to MSI na chipsecie B550 wersji A Pro, 32 GB pamięci RAM od Lexara 3600 MHz, karta graficzna to KVA2, GeForce RTX 4060, ale już w wersji Titanium z 8 GB pamięci VRAM GDDR6. Co do tego jeszcze mamy, terabajtowy Lexar NM710, zasilacz to Endor Fivero L5 o mocy 700 W. Obudowa Genesis Dioxide 605F w wersji czarnej, a za całość zapłacimy 4048 zł. Za 5000 zł wracamy do Intela i piątki 12400F, czyli zablokowany mnożnik. Do tego mamy tutaj Endor Fivero 5 z jednym wentylatorem. Płyta główna MSI jeszcze na DDR4 na chipsecie B760P Wi-Fi, Lexar 32 GB pamięci RAM 3600 MHz, karta graficzna to już tutaj mamy Sapphire Radeon RX 7800 wersji XT z 16 GB pamięci VRAM GDDR6. Do tego mamy terabajtowy NM710, zasilacz to Thermal TechTalk Power GF650, oczywiście 80+, Gold w pełni modularny, 10 lat gwarancji. W tej cenie ciężko znaleźć jakąś dobrą alternatywę, aczkolwiek jeżeli chcecie coś tańszego i troszkę zaoszczędzić, jeżeli będzie promocja, polecam tutaj Silver Monkey X Okame M2 w wersji 850 W, czyli ze sporym zapasem na przyszłość. Obudowa to Genesis Dioxide 605F w wersji czarnej. Za całość zapłacimy 4828 zł. No za 6000 zł, tu poprzednio był 12600 KF. Niestety KF-a nie było. Zmieniłem to na K, czyli mamy dodatkową zintegrowaną kartę graficzną, która się może w niektórych sytuacjach przydać. Oczywiście nie życzymy sobie takich sytuacji, jakby nam miała tutaj wypaść karta graficzna na jakąś gwarancję albo coś takiego. W każdym razie lepiej jest mieć tą grafikę zintegrowaną niż jej nie mieć. Do tego co mamy? Mamy tutaj Fortisa 5 z jednym wentylatorem, płyta główna to MSI Pro B760P Wi-Fi na moduły pamięci RAM DDR4, ale uwaga, tutaj też złożyłem koszyk na DDR5, który jest około 300 zł droższy niż ten obecny. Ale jakbyście chcieli mieć bardziej przyszłościowy zestaw, który gdzieś później będziecie modernizować i chcecie, żeby część tych komponentów Wam została na przyszłość, no to jak najbardziej polecam wybrać wersję z pamięciami na DDR5. Ale wracając do naszych DDR4, mamy tutaj kartę graficzną Gainward GeForce RTX 4070 Super w wersji Ghost i 12 GB pamięci VRAM GDDR6X, 2 TB już SSD od Lexara i oczywiście to już wersja NM790, czyli jest dużo szybszy niż NM710, ale jeżeli byście nie chcieli przepłacać, a wystarczy Wam troszkę wolniejszy, również 2 TB jest w alternatywie NM710. Zasilacz to MSI A750GL o mocy 750 W, oczywiście specyfikacja ATX 3.0 i obudowa Genesis Dioxide 605 w wersji czarnej. Za całość zapłacimy 6032 zł, w porównaniu, zobaczcie, 300 zł więcej, jeżeli chodzi o wersję na DDR5. Za 6500 zł już tutaj wchodzimy w platformę AMD. Ta propozycja już tutaj opiewa o procesor AMD Ryzen 5 7600X. Do tego Fortis 5 z jednym wentylatorem 140 mm jako chłodzenie. Płyta główna MSI B650 Gaming plus Wi-Fi. Pamięci to Lexara Gaming Ares 6000 MHz CL32. Oczywiście mówimy tutaj o pamięciach DDR5. Karta graficzna RTX 4070 Super od Gainwarda. Dysk Lexar 2 TB NM790, zasilacz taki sam jak poprzednio, czyli MSI A750GL, a obudowa to już tutaj zmiana jest Endorfi RX 500R. Za czas zapłacimy 6602 zł. Za 7500 zł, słuchaj, za 7500 zł to już jest ten zestaw, który Wam wspomniałem na początku, czyli ta druga wersja na obudowie typu akwarium, lecz w nieco mniejszych pieniądzach. Oczywiście nie są to małe pieniądze, bo 7500 zł to mało nie jest. Natomiast co tutaj znajdziemy? Przede wszystkim AMD Ryzen 7 7700X. Do tego chłodzenie IO od Cooler Mastera Master Liquid 240L w wersji Core ARGB White. Dość
rozsądnie wycenione IO, ale bardzo chwalone przez użytkowników, więc jak najbardziej się tutaj do tego zestawu nadaje. Pytaków na to Asus ROG Strix B650A Gaming Wi-Fi, bardzo fajna płyta, bardzo ładnie wygląda, ale też ładnie działa. Do tego ma bardzo fajną dźwiękówkę LC4080, więc dźwięku na słuchawkach będziecie zadowoleni. Nawet na tych słabszych słuchawkach te płyty bardzo fajnie grają. Pamięci ADATY 32 GB w dwóch kościach po 2x16, 6400 MHz CL32 oczywiście z podświetlaniem wersji białej. Karta graficzna to Zotac RTX 4070 Super, oczywiście też w wersji białej i no wiecie, no ta karta graficzna w wersji białej, wszystkie karty graficzne w wersji białej generalnie są dość droższe, dość sporo droższe niż zwykłe w czarnej, więc tutaj trzeba się z tym liczyć, że no tutaj te ceny nam rosną przez to, że wszystko jest białe. Ale za to udało się znaleźć mi bardzo fajny, dobrze wyceniony zasilacz o mocy 750 W i jest to Fantex Amp GH 750W i w specyfikacji ATX 3.1. Więc mamy nowe złącze 12V 2x6. Oczywiście jest one kompatybilne ze złączem 12V High Power, nie przejmujcie się, wszystko będzie prawidłowo działać. To jest no name? Nie, Fantex wykorzystuje platformę Seasonica i w środku znajdziemy platformę Seasonic Focus, więc jak najbardziej nie ma z czego obawiać, jest to bardzo porządny i dobry zasilacz. Obudowa wspomniana XPG Invader X-White. Zaletą tej obudowy jest nie tylko wygląd, jakość, ale również to, że zawiera 5 wentylatorów 120 mm i oczywiście 4 wentylatory są już z tak zwanymi łopatkami reverse, czyli są już obrócone, ładnie to przynajmniej wygląda. Za całość zapłacimy 7762 zł, więc jak chcecie ładny komputer w dość rozsądnych pieniądzach, a nie 12 tysiącach, to jak najbardziej. Za 8500 zł zostajemy przy AMD, ale tutaj już zmieniamy procesor na Ryzena 7 7800X3D. Zobaczcie, on kosztuje 1850 zł, sporo, nie? Do tego mamy chłodzenie Fortisa 5 w wersji 140 mm, MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi, Lexary, Ares Gaming 32 GB jako pamięci RAM, oczywiście DDR5 6000 MHz. Karta graficzna też była zmiana, jest to KVA2 GeForce RTX 4070 Ti Super AX Gamer, dysk Lexar 2TB NM790, zasilacz MSI A750GL ATX 3.0 i obudowa Endorphi RX 500R. Za całość zapłacimy 8,5 tysiąca złotych i 12 zł. Za 10 tysięcy złotych zostajemy przy tej samej platformie, zmienia nam się tylko kilka drobnych aspektów. Przede wszystkim chłodzenie na IO Endorphi Navis F280. Płyta główna zostaje taka sama, pamięci zostają, zmienia się karta graficzna na RTX 4080 Super, czyli 3-wentylatorowy Ventus. Dysk zostaje taki sam, 2TB NM790, ale zmienia się nam zasilacz na MSI MPG A850G, ATX 3.0 850W w Goldzie i obudowa ARRIG 500R od Endorphia. Za całość zapłacimy 9872 zł. No, najdroższym zestawem na dzisiaj jest zestaw za 12,5 tysiąca zł na platformie AMD i w obudowie Lianli O11 EVO RGB White i tak naprawdę wszystko zostało tutaj dostosowane właśnie pod tą obudowę i mamy tutaj w zasadzie większość komponentów Lianli, aby to było wszystko kompatybilne, wyglądało odpowiednio i myślę, że jest to bardzo fajny zestaw. Ten zestaw, który stoi na zdjęciu, taki właśnie składałem kiedyś, świetnie wygląda, więc jak najbardziej polecam i polecam właśnie biały kolor. Co tutaj dokładnie mamy? Mamy tutaj Ryzena 7 7800X3D, do tego chłodzenie Galahad 2 360 Trinity SL-Inf. SL-Inf, mówi, mam tutaj, że mamy wentylatory SL-Inf RGB White. Oczywiście 3 wentylatory, 360 chłodnica, wydaje nam bardzo fajnie też to wygląda, no ale niestety jest droga, 869 zł, jeżeli chcemy mieć wszystko z Zenli. Płyta główna Asus ROG Strix B650A Gaming Wi-Fi, o tej płycie już omawiałem, mówiłem troszkę wcześniej, bardzo fajna, z dobrą dźwiękówką. Karta graficzna, która tutaj najlepiej pasuje, to jest Gigabyte RTX 4080 Super w wersji Aero. Ta karta graficzna jest piękna. Pamięci ADATA 32 GB, Lancer Blade RGB,
6400 MHz, 2 TB NM790, no tutaj białego nie było, ale akurat go nie widać, jest pod radiatorami, także jedyny komponent, który nie jest biały w tym zestawie. Zasilacz to MSI A850GL 850 W. Oczywiście tutaj możemy też wziąć Seasonic Vertex GX 1000 W. I obudowano oczywiście Liandi O11D Evo RGB White. Do tego mamy jeszcze dwa stawy wentylatorów Unifan SL Inf. Razem jest to 958 zł, tak wiem, jest to sporo, no ale jak chcecie mieć wszystko kompatybilne i z jednej marki, no to niestety tak to wygląda. Same wentylatory bardzo dobre, łożysko FDB. I jeszcze jeden na tył, wentylator pojedynczy, też Lianli Unifan SL Inf w wersji RGB i oczywiście biały. Za całość zapłacimy 12 369 zł. I tutaj słuchajcie, to jest ostatni zestaw taki składany, ponieważ no, RTX 4090 jest bardzo niekorzystnie dostępny, bym powiedział, bo albo jest, albo go nie ma. Jak jest, to jest bardzo chwilkę, a jego cena no, też jest bardzo wysoka, więc na obecną chwilę wstrzymuję się z tym zestawem z RTX 4090. Więc przechodźmy do zestawów gotowych. Pierwszy zestaw za 4000 zł. Mamy tutaj Silver Monkey X Battle Station RGB. Mamy tutaj procesor AMD Ryzen 5 5600, płyta główna na chipsecie B450, 16 GB pamięci RAM 3200 MHz, terabajtowy SSD, 550 W zasilacz 80+, brąz i RTX 4060 Ti. No, całość wygląda całkiem nieźle, kosztuje 4000 zł, więc jak na początek chcemy kupić sobie bądź dziecku, to taki zestaw będzie odpowiedni. Za 6000 zł już nieco lepszy komponentowo zestaw. Mamy tutaj Gamer Hero i5 na 14400F. Do tego mamy tutaj płytę główną z chipsetem B760, 32 GB pamięci RAM 6000 MHz, oczywiście DDR5 w dwóch kościach po 2x16 GB. Terabajtowy dysk SSD, 850 W zasilacz 80+ Gold i karta graficzna RTX 4060. Płyta posiada też moduł Wi-Fi, a wszystko zostało upakowane w obudowę Fractal Pop-Up. Jak widać, bardzo ładnie to wygląda. Do tego mamy jeszcze wieżowy kuler chłodzenia CPU. A za całość zapłacimy 6050 zł. No i ostatni zestaw za 8000 zł. Jest to również Gamer Hero i7 14700F. Oczywiście oznacza to, że mamy tutaj procesor i7 14 generacji 14700F oparte na płycie głównej Intela B760, 32 GB pamięci RAM 6000 MHz, oczywiście DDR5. Do tego mamy terabajtowe SSD, 850 W zasilacz, kartę graficzną RTX 4070 Super. Płyta główna ma Wi-Fi, tak, oczywiście zgadza się, a wszystko upakowane w obudowie Fractal Pop-Up z dodatkowym wieżowym chłodzeniem procesora. A za całość zapłacimy 8050 zł. Słuchajcie, jak materiał się podobał, to oczywiście łapeczka w górę, dzwoneczek i subik, żeby Cię nic nie omijało z naszych materiałów. Zapraszam również na mój kanał Sierantek, tu gdzieś będzie linczek. Na razie, cześć.